Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym retro gamingu z gier mojej młodości, że tak bym powiedział. Witam was w serii z Gift, gry, którą kiedyś rozgrywałem, chociaż nigdy jej nie ukończyłem, nawet nie wiem, czy ukończyłem za to poziomy, aczkolwiek miałem kilka podejść do niej, pamiętam ją jak przez mgłę. No i co jest najlepsze, to jest gra z 2000, no początki milenium, 2000 rok, więc naprawdę bardzo, bardzo stara. Miałem wtedy 6 lat jak ona wyszła, teraz już mam 30, niestety, czas zapierdziela. I moi drodzy, no Gift jest dosyć specyficzną platformówką jak na tamte czasy, ponieważ Gift troszeczkę wyśmiewał się z innych produkcji, właśnie na zasadzie takiej komediowej, może nawet satyry, być może. No i właśnie, chciałbym zrobić sobie takie może serie z retro gier, które pamiętam, które chciałem zawsze ograć, których nigdy nie mogłem znaleźć może pełnej wersji, a teraz po prostu to jest Abandonware, czyli można sobie to bez problemu pobrać, tylko no... Problem z takimi grami jest po prostu kompatybilność. Kompatybilność systemowa, bo niestety Windowsowska jest takim systemem dosyć już nieobsługującym tego typu gier. W ogóle ciężko było połączyć nagrywanie tego wszystkiego, więc ja to nagrywam w dość specyficzny sposób, bo w tej chwili tak naprawdę to jest rozdzielczość chyba 720, przynajmniej tak wygląda OBS. Niby w programie było 1280x720, ale tutaj tylko i wyłącznie... Nie, nawet 1720, przepraszam. Wykrywało chyba 640, nie 720, czyli bardzo mała rozdzielczość, ale widać udało mi się ją delikatnie powiększyć, więc moi drodzy, nie przedłużając, bo tutaj będzie spora wstawka, zobaczcie na czym polega Gift, bo czekają nas tutaj łamigłówki z tego co pamiętam, no i dosyć sporo humoru. On był ostatni. Ta krowa. To jej sprawka. Straciłam wszystkich moich ludzi. Uwaga! Panowie, mam dla was złe wieści. Nasz przyjaciel Musklor nie wróci. Ten idiota też spaprał robotę. Wiecie, co to oznacza? Tak, jest! Uch, nie. Jestem taki sam jak inni. Nie chcę tam wracać. Nie! Nie! Wszystko jedno. Będę potrzebowała ochotnika. Więc... Cześć, chłopaki! Czas na koktajlik! Wyglądacie na klapniętych, chłopaki! Może chcesz klaneczkę? Dobra. Chodź za mną. Mam do ciebie małą sprawę, która może cię zainteresować. Sprawę? Super! Nie, ja nie gram w gry komputerowe, żaden ze mnie bohater, a poza tym kto powiedział, że ona jest w moim typie? Jeśli nie zdołam cię przekonać, posłuchaj tego. Nazywam się Lolita Globo i jestem księżniczką. Czekam na mojego księcia. Podobno jestem piękna, niesamowicie piękna. Przynajmniej tak słyszałam. Mam wszystko, o czym zawsze marzyłeś i to dokładnie tam, gdzie trzeba. I na tym nie koniec. To wszystko byłoby jednak zbyt proste. Potrzebuję księcia, ale trzeba mnie zdobyć. O, mój słodki książę, mój ukochany, czeka cię mnóstwo niebezpieczeństw. Na końcu tej gry będę pogrążona we śnie. Jeśli przyjdziesz i zbudzisz mnie ze snu pocałunkiem, pozyskasz moje serce. Chusteczka! Obojętnie! Załatwione, dobra! No właśnie, to jest nasz Gift. Tylko, wiecie co? Cholera, patrzę czy mi obsługuje pada normalnie, ale chyba obsługuje normalnie pada. Mam przynajmniej taką nadzieję, tak. I to jest śmieszne, ta gra naprawdę obsługuje tego pada i obsługuje go mega dobrze, lepiej niż w klawiaturze, co jestem raczej
zwolennikiem klawiatury. Tutaj no, pad po prostu wypada o niebo, niebo lepiej. Więc moi drodzy, to jest gra, która pobudzała nie tylko strach i śmiech, gdy byłem w okresie dorastania, bo akurat może nie grałem w tą grę, gdy miałem 6 lat, a raczej 12-13, to wiecie, no jednak te dźwięki i tak dalej, no kiedyś nie było takich rzeczy jak teraz. Żeby wejść na poziom, przejdź tutaj, naciśnij klawisz akcja, żeby zejść. Okej. Okay. Kiedy zejdziesz, naciśnij w prawo lub w lewo, żeby znaleźć się przed poziomem, na który chcesz wejść, i naciśnij klawisz akcji. Okidoki, dobra. Oj, moi drodzy, mamy tutaj poziomy. Mamy tutaj poziomy, tylko... Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale... Coś nam się popsuło. Bo powinno mi normalnie kamerę przerzucać. Nie wiem czemu nie przerzuca. To jest nie tak. W ogóle pamiętam, był taki klawisz, który... O właśnie, tu jest ten pierwszej osoby, żeby dało się rozejrzeć. Niestety nie da się ugrać na tym trybie. Czy ja wiem, czy niestety? Może teraz zadziała. Nie wiem czemu, naprawdę ostatnio to działało. Ogólnie, moi drodzy, mamy 10 poziomów. Mam nadzieję naprawdę, że to zadziała za chwilę. Naprawdę nie chcesz? Naprawdę nie chcę. Dobra, pierwszy poziom bez przedłużania. Teraz się naprawiło. Jestem cieniem głęboko czarnej ciemności nocy. Ty, słaby uszu, ty umrzesz! Nigdy nie dostaniesz Lolity! Ona jest moja! Ogólnie, kochani, mam jeszcze jedną grę do rozegrania, taką retro, która na 100% jeszcze wbije, bo to jest moja gra po prostu dzieciństwa, w którą się zagrywałem, o Jezu, długo, długo, długo. Ale to niech zostanie tajemnicą. Na razie zajmiemy się giftem, bo mamy tutaj co robić. Zwróć uwagę, czy jesteś w mroku, czy w świetle. Spójrz na te ciemniki, które żyją w świetle i obawiają się jedynie mroku. Okej. Okay. Naprawdę wydawało mi się, że to się troszeczkę lepiej jakoś tak opręcało, to tak jak w ogóle prawy kontroler nie działa. Patrzcie w ogóle na te ogniki, jak one szaleją. One nas tu mogą zabić na hita praktycznie. Więc no, na razie tam sobie nie wejdziemy. Zbieramy sobie wszystkie rzeczy, które znajdziemy. Nie wiem dokładnie, co tu jest, ale... Wiecie, bo ja cały czas się mylę. Ale naprawdę tutaj tych zagadek będzie sporo. Tutaj tych zagadek będzie sporo. Jak tylko znajdę możliwość zapisu, wiecie, tu się tym robiło, na razie niestety, ale teraz nie zapiszemy sobie tego, ale jak tylko znajdę oczywiście zapis, to zrezygnuję grę, bo naprawdę nie wiem, czy przypadkiem nie zablokowałem sobie jakoś tej kamery. Ciemniki nie tolerują przebywania w ciemności, dobra robota. Czyli musimy ich, tak że powiem, trochę przeciemnić. Pierwsza zagadka, czy to jest zagadka, no w sumie tutorial. Ops, trochę HP spadło, trochę HP spadło. Idziemy na górę. Pamiętam, że kiedyś za mało lata ja się troszeczkę tej gry bałem. Nie wiem dlaczego, być może ten sąd, tak wiecie, jest taki jak jest. Nic nie widzę. Cały czas się mylę, którym klawiszem się atakuje. Ale naprawdę wydawało mi się, że... A, czekajcie, klawiatura działa? Nie działa. Błąd do piekła. Ten do jedna. To co to robi? To otwiera nam tutaj drzwi. I to zamyka nam tutaj drzwi. O. Mamy jakieś pierwsze zagadki. A ty czym jesteś?
Okej. Okay. Ja się cały czas mylę, ale... A, jak cię mogę podnieść, koleżko? Dużo tłumaczy. To dużo tłumaczy, czyli... Żuczki możemy atakować, ogłuszać i używać pewnie jako dźwigni, prawda? Chyba na to by wyglądało. Ale tylko mogę go zaatakować, rzucić. I już nie da rady go w żaden sposób go rzucić. A nie, da rady, dobra. Kurde. Nie jest takie proste, naprawdę. Dobra. Naprawdę spadłeś? I żuku, gnojarzu. Jeżeli naprawdę myślisz, że to jest takie proste, nie jest. Naprawdę nie jest to proste. O, weź go. Już mnie irytujesz. Możliwe, że ten tryb pierwszoosobowy się da? Niestety nie. Hop. Jezu, jaka to jest fizyka dziwna. No zobaczcie, no coś tu jest kurwa nie tak. Jeszcze nie mogę go walnąć. Nie wiem, może ty sobie tam wejdź? Aha, jak tak to możesz walić bez problemu, a teraz już w jednej chwili nie może go walnąć. No. Bijcie, zabijcie, naprawdę nie mogę go strzelić. Znaczy, walnąć go mogę, ale to jest najgorsze, walenie go po łbie, to jest ten sam klawisz, który mi się podnosi. Naprawdę to nie jest takie proste. Wiem, że wam się wydaje, ale nie jest. No brawo, kurwa. Milion prób, jeżeli tu kiedykolwiek będzie jakakolwiek czasówka, to wierzę ci powodzenia. 3 na 10, czy coś mi coś to daje, nie wiem. Gdzie nas prowadzi? Tu znajduje się magiczny proszek. Twójki potrzebuje go, żeby działała jego energia. Czy mamy jakiś proszek? To jest coś zacięte, tak? Seems like it. Dobra, zaciemniliśmy ich. Widzę, że mamy już całkowicie full tego proszku. Jak tego proszku się używa? To jest dobre pytanie. Pamiętam, że ten proszek był tu dosyć istotny. A, czyli tak po prostu, serio? Tak po prostu. Nie no, te animacje już mogłyby się poddawać. Aktywowały się właśnie markery żółtej energii. Jeśli przejdziesz tuż obok twójki, pobierze tą energię. Twójki właśnie pobrał żółtą energię. Jeśli ogarniesz ciemność i usłyszysz śmiech, użyj szybko tej energii i naciśnij klawisz energia. Klawisz energia to jest to. Aha. Dobra. Widzę, że mi się przepala. Okej. No dobra, tylko tak, no. Jak naładować te nasze... Kudo? Aha, czyli to po prostu teraz, tak naprawdę od razu mnie zabija. No dobrze wiedzieć. Tylko, wiecie co, jeszcze mnie troszeczkę niepokoi, że zgubiłem dużo tej energii. Bo ją faktycznie mogę używać. Mogę ją używać, tylko co to mi daje?
Ja w ogóle tutaj miałem również przejście z lewej strony. No właśnie, i zobaczcie, gra dla małego dziecka, tak? Ja tu miałem, mówię, za 12 lat, no, coś koło tego. A to było tylko wyłącznie to. To jest znajdźka, rozumiem. Czyli tak musimy iść w tamtą stronę. Niechaj tak będzie. Tutaj też coś widzę. No dole też coś jest. Nic nie ma, nie ma. Tyle dobrze, że nam się tu odblokowują te... Czy odblokują? Powracają nam te punkty. Cały czas mi się myli ten klawisz. Oj, myli mi się. Dobra, napomniłem. Okej. Okay. Ten zielony marker kasuje energię, którą pobrał twój kij. I co, i teraz już nie mam tej energii? Oh no! I co, rozumiem, że teraz już nie mogę tego palić, tak? Aaa! Dobra, kochani, rozumiem, o co z tym chodzi. Właśnie zrozumiałem, na czym polegają te energie. I powiem osobiście, że to jest dosyć ciekawe. To jest dosyć ciekawe. Dobrze, to się szybko w miarę respi. Jeszcze w sumie nic się z tym takiego nie dzieje, tak? No, nasza postać nienawidzi być w ciemności, to jest pewne. Również te kryształy nam w żaden sposób nie pomagają, w sensie nie odzyskują nam tego wszystkiego, tylko po prostu żółty klejnot pobiera żółtą, znaczy oddaje żółtą energię, tylko i wyłącznie. Teraz kolejny robak. Tak naprawdę? Spójrz, małe światełka. Żyją w ciemnościach i boją się jedynie światła. I tu musimy wręcz przeciwnie, zapalić światło. Dobra, jest tutaj robaczek, tak? Robaczek, tu mamy skasowaną energię, czyli to też nam pokazuje, że nie możemy w niektórych miejscach przenosić tych aur, tak? Tym można w sumie kamerę sobie przenosić. Dobra. Tu już nie udawaj. Dobra robota. Ogniki nie tolerują światła. Właśnie udało ci się je zniszczyć. Oh shit, here we go again. Rozumiem, że ciebie będę musiał trzasnąć po gałach. I idziemy z tobą w takim razie. Mogę sobie uskakać? Mogę sobie uskakać. Ciekawe. Ale tutaj nic z tobą nie mam do zrobienia. Być może będziesz potrzebny gdzieś dalej jeszcze. Oczywiście, że tak. Nawet widzę gdzie. Opa. Tu mogę wejść? Tak niezbyt. No jednak. Dobra, 6 na 10. Oh no. Ta broń jest naprawdę dziwna. Można z niej strzelać do cieni. Może tobie też się to uda. Jakich kurde cieni? Jakich cieni? O co tu chodzi? Robaczku, chodź tu. Ta woda też jest dziwna. Mamy kolejne dziwne rzeczy. Słuchajcie, ja już to rozumiem, o co z tym chodzi. Dzięki temu możemy sobie zamrażać tak jakby czas. Czy czas, rzeczy, które są tutaj istotne. Czy tu nic nie ma więcej? Przyjrzyjmy sobie, bo być może coś jest, ale chyba nie. Okidoki, bierzemy ciebie. Nie wiem, czy ty mi się w ogóle przydasz.
Ale do czegoś ty tu jesteś, prawda? Właśnie, do czegoś ty tu powinieneś być. Dobra. Mamy nadal robaka. 7 na 10. Teraz pytanie, czy my tutaj... Czy naszym celem jest znalezienie jakiegoś wyjścia, czy po prostu znalezienie tych wszystkich kryształów? To jest dobre pytanie. Dobra, tu wylazły psy. Aha, i tu nic więcej nam się nie dzieje. Fizyka wody. Jaka fizyka wody? Dobra, 8 na 10. Oż ty gnoju. Tego się nie spodziewałem akurat. Zapewne takie mylą te sterowania. W ogóle jest, wiecie co, nawet jeszcze jak jadę w dół, to mi kieruje w górę. Jak kieruje w górę, to kieruje mi w dół. Takie naprawdę dosyć skomplikowane jest to sterowanie. Być może na myszce i klawiaturze byłoby pod tym względem łatwiej. Ale naprawdę bardziej intuicyjne jest sterowanie na padzie. Dobra, ciebie na razie wrzucam, bo nie wiem co tu mogę spotkać, a jeżeli spotkam tu... No właśnie, burka. A spotkałem burków. Lepiej jednak mieć przygotowaną laskę, żeby im nawpierdzielać kopów. Dobra, coś tu jest jeszcze. Ty jesteś? Mogę po tym wejść? Mogę po tym wejść. 9 na 10. Zobaczcie, to jest jakiś dziwny cień. To jest jakiś dziwny cień, ale on nic teoretycznie nie robi. Myślałem, że może... Nie rozumiem. Nie rozumiem, na czym to może polegać. Robaka na razie zostawiłem. Nie rozumiem, że to jest wyjście, tak? Ale nie chciałem iść do wyjścia. Można i tak. Wracamy oczywiście, bo tutaj jeszcze jest jedno przejście. Wydaje mi się, że tutaj jest dla bardziej zaawansowanych. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. No, wygląda dosyć paskudnie. I zobaczcie, że on tutaj tą lewą ręką niby, jakąś lewą ręką, ale tu nie ma żadnych rąk. Rozumiem, że to jest po prostu, wiecie, dla zaawansowanych. To jest dla zaawansowanych po prostu. Dodatkowe, że tak powiem, scenariusz. Ostatni punkt, żeby wymaksować cały poziom. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, no jak to? Zobaczcie, jak mnie to od razu rzuciło? Wow. Gdzie? Patrzcie, tutaj jest strzałka na prawo. Bo to jest wyjście, tak? To jest strzałka na lewo. Co to daje? O, trochę się pieprzyłem. No jak to, no? Tak to my się nie będziemy bawić, no. Znaczy wiecie, no jak będzie trzeba, to zostawię po prostu tutaj i tyle. Próbuję może jeszcze tym prawym przejściem zobaczyć, czy może coś tutaj się zmieni, ale wątpię.
Tak, no to nie ma przejścia w ogóle. Nie masz szans nawet. Jest jeszcze inna sprawa, bo być może... jest jakoś tutaj przejście. Nie. Kurde, no naprawdę jest to ciężkie. No przelazłem, no. Tak ma być. Mam cię. No, 10 na 10, mamy to. Udało się. Zobaczymy, czy w ogóle było to tego warte, bo być może to nic po prostu nie daje. Ja się wysiliłem po prostu na marne. Tak też może być. Co my tam mamy? I co, wygrałeś? To śmieszne! I to wszystko dla jakiegoś krasnoluda! To moi drodzy, pierwszy poziom za nami. Mamy 15 punktów. Wiecie co, ja za chwilę do was wrócę. Okej, moi drodzy, już wróciłem do was, zmieniłem sobie całkowicie klawiszologię, ale niestety chyba wiecie co, tak to musi być. Zauważyłem tylko, że w klawiszach Select poziomuje, centruje nam kamerę, więc być może to też coś nam da. Zobaczymy. Idziemy do drugiego świata, mamy jeszcze chwileczkę. Mówię, teraz zmieniłem klawiszologię, więc nie będę się mylił całkowicie, no ale może nie. O właśnie, zobaczcie, da się teraz to wyselektować. Ale tak dziwnie to działa. Dobra, drugi poziom. Być może więcej zagadek. Okej, dobra, czyli sobie teraz skaczę tym. To jest jakaś winda. Tego poziomu całkowicie nie znam. Pierwszy jeszcze tam w miarę jako tako coś tam kojarzę, ale tego drugiego już nawet nie ma takiej opcji. To mógłbym sobie to poziomowanie tej kamery... Zobaczcie, jakie śmieszne. Jak się przytrzyma select, to można chodzić na boki. Ale jajca. Będę musiał sobie to wymienić jeszcze. Dobra, selectem sobie to robimy. One nie trawią światła, czy cienia. Cienia nie trawią chyba. Chyba nie trawią cienia. Boję się, że one zaraz do mnie przylecą. I tak może być. Dobra. Mamy żółty kryształ, mamy... Kurde, widzicie, teraz klikam kółko. Chodź tu, piesku. Ty jesteś butem, ej, no... Tak coś klikam normalnie. Co, nie mogę wziąć... Nie mogę tego wziąć, naprawdę? Jak to to jest? To jest, moi drodzy, szklany pantofelek. Jak mi to wygląda? Dobra, mam pierwszy jakiś klucz. Okej. Czemu nas to wystraszyło? Już my tam możemy... O, dzień dobry! Dzień dobry, panie kolego. Ja mogę tam przejść chyba.
dalej. Oczywiście, że mogę. No i powiem wam, że teraz naprawdę tu się klawiszem mylić, o cholera. To jest jakiś klucz. Rozumiem, że otworzyliśmy sobie to przejście. No, tylko weź teraz człowieku wróć. Łatwo tu się przyszło, nie? No nie, dobra, nie było tragedii. Nie było tragedii, myślałem, że będzie gorzej. Ale nie, nie było źle. Mam otwarty klucz, tylko wydaje mi się, że tam jeszcze można było znaleźć więcej rzeczy. Dobra. Wydawało mi się, że... Przejście jeszcze było tutaj. I na górze to się jest jeszcze. Widzę spokojnie. Będzie ciężko przejść na górę. No stop respi czy to? No dobra. Ja sobie jeszcze wrócę na sekundę. Nie wiem, czy zdążę to, prawda? Ale ja tutaj... Miałem coś po prawej stronie jeszcze. W ogóle to wygląda, jak tu by się już rozświetliło. O właśnie, ja po ciebie tutaj chciałem. Co? Umarłem? Nie może być. Jaja, po prostu jaja, umarłem. No dobra, i tak chcieliśmy tu iść, tak. One boją się... Kurwa, nie boją. Dobra, widzę kolejną platformę, spokojnie. Też widzę, to jest trochę za dużo powiedziane. Ale widzę, faktycznie widzę. Zielone światło pochłania całą energię z twojego kija. Chodź, 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 cmiaczku, chodź. Kolejny klucz. Przejdziemy. Oj, zaciemniliśmy sobie delikatnie to, tak? I teraz powinno też nam trochę powytępiać tych świetlików. Czerwony co? Zmniejsza nas? Okej. Trochę nie rozumiem, co tu się dzieje. O, kolejny. Trochę nie rozumiem zależności między tym wszystkim. No cóż, dobra, powiększyło nas już. Czyli zielone światło niszczy, czy niszczy? Wysysa nam całkowicie moc kija, tak? Kija samobija. Ja sobie zaryzykuję. Nie wiem, czy to tak zadziała. A jednak działa. Da się je wytępić, to dobrze. Dało się je wytępić na szczęście. Tu chyba sugeruje mi, żebym... A, zobaczcie! Chciałbym tu użyć kamery.
okej, dobra. Czyli w niektórych miejscach możemy używać tak zwanej kamery pseudoprzemysłowej i to nam po prostu pomaga... pomaga, wiecie, poruszać się w takich miejscach jak tu. Znaczy ciebie chcę zniszczyć. Nie daj Boże, jak będę do was leciał, żebyście mnie przypadkiem nie trzasnęli któregoś razu. No dobra, zbieramy, idziemy dalej. Kurde, nie widziałem cię. Ta kamera to jest naprawdę przerypana. Kamera jest tu przerypana. Widzę, że znów mamy do dyspozycji niestety, ale lasery. Świetnie. Widziałem pieska na dole. My tu mamy życia, o cholera. Wiecie co, ja tego nie zauważyłem do tej pory. Ale my tu normalnie mamy życia. 12. Oj. Wiecie co wam powiem? Lipa. Dobra. No szkur... To naprawdę nie jest proste. To się nawet udało. Tylko teraz weź tu wróć. No też nie, dobra. To nie będzie ciężkie. Powiedział to i spadł. Na szczęście nie. Dobra, moi drodzy, tutaj sobie... nie przyjdziemy. Jak mam tu wejść? Proszę, nie mówcie mi tylko, że ja znów muszę... Naprawdę? Nie ma innego przejścia? Oh shit. No kur... Dobra, szybki fast travel, tak? Dobra, czyli wydaje mi się, że tutaj mamy już to z głowy. No, tam w tym czerwonym miejscu nie mamy jak nawet tego zrobić, niestety. Więc pewnie dopiero się dowiemy, jak działają czerwone kryształy. Cały czas trzymam rękę na pulsie, prawie czego, żeby tylko i wyłącznie szybko włączyć... Włączyć, wiecie, jakby się zaczął śmiać ten dziad. A chyba on sobie już stąd poszedł. I mamy tylko tutaj już normalne światło. Tak, definitywnie. A może brak komentarza na ten tapelek, to też dziwne. Nam zniszczyło niestety. Ale nie wszędzie, dobra, słuchajcie. Nie wszędzie nam to... To się miło. Nie wszędzie. Czyli tak, tu byliśmy. Tam jest główne przejście, do którego nie ma szans, żebyśmy weszli. Czyli tu nam zostało jeszcze przejść. No i kolejne elementy. Dobra. Dziady. No a jak ja to mogę? W ten sposób mogę, dobra. Czy mi to wlazło chyba tutaj, serio? To nie tak miało wyglądać. Jest amunicja do cienia strzelby. Musisz jej trochę mieć, jeśli chcesz używać broni. Jeśli użyjesz amunicji, pojawi się ona ponownie na starym miejscu. Okej, okay, cienia strzelba. Jeszcze się wyjebał i ten głupi ryj rozwalił, no. To jest cienia strzelba. Użyj jej, żeby strzelać do cieni. W tym celu nacisnij klawisz cienia strzelba. Do cieni, tak? Nie, do tych jasnych pochlików chyba.
Okej. A tu co? Co, nie widzę? A, to jest klawiszyn strzelby, słuchajcie. To jest klawiszyn strzelby, tylko tutaj tak jakbym... O, poczekajcie, poczekajcie, chyba wiem o co chodzi. Nie wiem. Może i nie wiem. To wyglądało tak, jakbyśmy tutaj próbowali się skurczyć, ale chyba nie. Widziałem, że jest jakieś światełko, które moglibyśmy pewnie jakoś zlikwidować, ale... Promienie wykrywające nic ci nie zrobią. Wprost przeciwnie, często potrafią włączyć różne mechanizmy. A. I co, mogę tutaj bez pardonu sobie przejść, tak? Tak, tylko tutaj to znika. Leśnia strzelba. Okej. Rozumiem. Tu na razie jeszcze sobie tego nie ogarniemy niestety. Okej. To było logiczne, nie powiem, że nie. Jakby coś błyszczało? O kurczę, zobaczcie. Tutaj było. Mi się nie skapował. Wydaje mi się, za cholerę. To w ogóle nawet podest było, ciekawe. To jakiś? Nadal coś błyszczy. Chyba nie. Fuck me! Przeliłem. Na szczęście tutaj te pociski do cienia strzelby powinny znów być, tak? Właśnie nie. Nie pojawiły się z powrotem, cholercia. To też nie. I to też nie. Jednak dla mnie coś tutaj jest nie tak. To jest naprawdę dziwne. No nie, tak to nie działa. To jak to przejść? Zaczynają się zagadki, których trochę nie rozumiem. O nie, 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 nie. Amigo, no. Zobaczcie, jak tu strzelę. To nic nie da. Czy tu jest jakiś jeszcze element, do którego możemy strzelić na przykład? No nie. Tutaj też nie mamy wejścia. Aha, okej, dobra, kapuję. Chyba już rozumiem, jak to nawet zebrać. Słuchajcie. Trzeba zresetować. To na pewno. Wydaje mi się, że tu możemy sobie strzelić. Thank you.
może i nie. Może do tego możemy strzelić, możemy to jakoś przepchnąć. Bijcie, zabijcie, trochę nie rozumiem tego. Moi drodzy, kapuje. Cienio strzelba, strzelamy stricte do cieni, kochani, do cieni. 9 na 10. Strzelamy do cieni, zobaczcie, przecież tu jest cień, faktycznie. To żeby tu jeszcze się łatwiej to jakoś robiło, to nie. Dobra, ale wiem chyba już jak to zrobić, wiecie? Bo ja w złym miejscu chyba, przynajmniej mi się wydaje, troszeczkę to zeslowowałem. Ja mogę faktycznie zrobić tu. Wywalić to. Poczekać aż to sobie wleci. Teraz walnie czy nie walnie? Nie walnie. To jednak nie. Ale ja to zabrałem w takim... Hej! To ja zabrałem w takim razie ten pierścień tutaj, który był. Więc zostało nam tylko i wyłącznie... Tam znowu się to pojawiło ogólnie. Ale to zostało nam tylko i wyłącznie tutaj. Przejść do wyjścia, zablokować zapewne. O, piła? Widzę kolejne stwory i wiecie co, martwi mnie to troszeczkę. On mnie wali na hita. Mógłbym się domyśleć, że on potrzebuje... Jezu, to jest tak irytujące. Laser przeszukujący zawsze stara się natrafić na cel. Kiedy go znajdzie, podgrzewa go i porusza się coraz szybciej. Pozwól mu się wychłodzić. Tylko jak teraz pewnie się zrespie, to mnie zabije. Aha. Okej, okay, mam coraz mniej życia. Trochę tego nie rozumiem. Trochę tego nie rozumiem, ale okej. Jak ja mam zrobić? Cholera. Dobra, ostatni chyba element, który jest potrzebny nam do wyjścia. Nie znalazłem jeszcze jednej kulki. Dobra, reszta kulików zdechła. Dobrze. Tam jest definitywnie wyjście. Tylko zapewne ja tutaj znów potrzebuję. Tam jest wyjście, okej, okay, widzę to. Rozumiem, że tu jest wyłączenie prądu. Mam to. Jest ostatni. Jest ostatni kryształ. Bye bye. Muszę zobaczyć jak to wygląda. Jest jeszcze jeden psiak. No se zdechł tak po prostu. Okej, okay, dobra. Wyszliśmy stąd. Jest dobrze. Czyli została ostatnia prosta do gry, bo zobaczcie, że nam znów druga kropka się pojawiła, ej!
Prawda. Mamy więcej życia z tego, co widzę. Dobra, powinniśmy być safe. Mamy 10 na 10, więc tym bardziej. Mamy 10 na 10, więc chyba tym bardziej, no ale no, nie wygląda to zachęcająco. No i wygląda. O, już? What? Nie mówcie, że to było... Nie mówcie, że to było wyjście. Że ja muszę powtarzać to wszystko. Nie no, mamy... Mamy trzecie. Nie no, to wydawało mi się, że to jest to, że to jest zakończenie tego poziomu. Tak mi się wydawało. Sobie jeszcze zobaczę na sekundę. Drugi level, jak on wyglądał. Nie, dobra, bo my spadaliśmy w inne miejsce, w sensie my się wynurzaliśmy stąd. Więc na szczęście chyba było w porządku. Tak, bo nawet nie było chyba innego przejścia, prawda? Dokładnie, nie było innego przejścia. Moi drodzy, dobra. Dobra, zakończmy sobie to. Zapiszmy grę. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się zapewne zobaczymy w następnych odcinkach z Gifta. No i co? No, pewnie uratujemy księżniczkę. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej.